cześć, czym Zanusz i zapraszam Was już teraz w drugim odcinku z Loty nad Medtem. Ta seria się nazywa tak na razie tymczasowo. Widzieliśmy tutaj na początku logo Zapraszamy do Medta, bo to jest seria przewodnia. A jeżeli macie pomysł na jakąś nazwę dla tej serii, bo to będzie nowa seria, która się będzie pojawiać co miesiąc z różnych odcinków budowy Medta, to napiszcie w komentarzach lub na serwerze na Discordzie. Tak czy siak, aktualnie patrzymy na pierwszą stację. Stację techniczno-postojową. Tak, dużo nie widać, dużo się tutaj nie dzieje. Ostatnio była tylko i wyłącznie wycinka lasów, drzew, krzewów i tak dalej. Wszystko jeszcze przed okresem lęgowym, który musieli tutaj zrobić nasze osoby z góry Marku, aby już prawdopodobnie w jakąś wakację, nie powiem wam, którą część wakacji, rozpocząć budowę stacji techniczno-postojowej drugiej linii metra. Czyli drugą w Warszawie, której jeszcze nie mamy w ogóle. No i przy okazji tam oczywiście jakieś trzy stacje, Karolin, Chrzanów i Lazurowa. Z czego dozu mówię, że stacja Lazurowa z tą nazwą jako Lazurowa, raczej do niej się nie przyzwyczajajmy. Karolin i Chrzanów to raczej stałe klimaty i sądzę, że one się nie zmienią, no tak czy siak. Dobrze, tak jak możecie się domyśleć, my dzisiaj się przelecimy nad całą budową metra na odcinku zachodnim. Czyli, tak jak teraz za chwilę zobaczycie, jak wygląda przyszłe miejsce pod stację Karolin. Jest to dosyć ciekawa stacja i według mnie ta stacja będzie miała naprawdę duży wpływ, jeżeli faktycznie będzie wybudowana z węzłem prześrodkowym, bo jeżeli ją wybudują tak samo jak po prostu stację, czyli taką szwedzką, bez żadnych węzłów komunikacyjnych i tak dalej, to ona będzie miała mało miejsc. To jest skrzyżowanie, pod którą będzie ta stacja i tu będą wszystkie wyjścia z tej stacji. Także jakbyście byli ciekawi, stacja będzie się znajdować bezpośrednio pod ulicą Połuczyńską, no i tutaj pod tą też ulicą, i wyjścia będą na końcu też również tej ulicy, w sensie tutaj pod koniec tego pola, tego po lewej stronie będzie pod koniec tego pola, jeszcze będą wyjścia. Natomiast tak, na tej stacji jest zaplanowane oczywiście Kiss and Ride i inne przystanki autobusowe i ma być też zaplanowany wielki parking Parku Jedź jako dworzec autobusowy dla autokarów, dla lekobieżnych, jako Warszawa Zachód, nowy dworzec autobusowy. To byłoby coś dobrego, bo wtedy byłyby nieco przesiadki na końcowej stacji metra, no i oczywiście jakieś autobusy do Orzelowa, Piastowa czy innych rejonów stąd też by mogły odjeżdżać. Czy to powstanie? Jest planowane, jest już nawet koncepcja, oczywiście jeszcze pieniądze. Lecimy sobie dalej do kolejnej stacji, czyli CZ02 Chrzanów, ale po drodze jest oczywiście wentylatornia. Pierwsza wentylatornia V01 i właśnie nad nią lecimy. Tutaj u styku, tak po środku ekranu, co było przed chwilą, te pola, co się ze sobą krzyżowały, w tym miejscu będzie pierwsza wentylatornia na naszej stacji metra, czyli na naszym odcinku metra. Jest ona, jak możecie zauważyliście, właśnie kompletnie w polu. I to nie żart, ona tu będzie, powstanie. Ale zanim się zastanawiacie, poczekajcie, jeżeli będzie pożar, to jak oni tu będą jechać? Tu faktycznie aktualnie nie ma żadnej drogi. Tu nawet ja nie próbowałem dostać się ostatnio, ale z Sykutem tam się niedługo wybierzemy, żeby zobaczyć, jak wygląda miejsce pod przyszłą stację metra. Oczywiście wentylatornie, ale zawsze można powiedzieć, że pod stację. No i tak, co ważne, czego nie powiedziałem, to my lecimy cały czas prosto, jak będzie nasz tunel. Przez cały odcinek będziemy lecieć dokładnie w tym miejscu, w sensie mniej więcej dokładnie w tym miejscu, co będzie tunel. Natomiast co jest jeszcze ważniejsze, my lecimy również nad nową ulicą. Od stacji Lazurowa do stacji, w sensie od stacji Karolin do stacji Chrzanów będzie ładna ulica dwupasmowa, będzie wyglądać mniej więcej jak Aleja Ken, czyli będzie pomiędzy tymi stacjami po prostu takim wielkim łącznikiem tutaj na polach i w przyszłości pewnie tu będzie dużo blokowisk obok tej ulicy, ale do tego jeszcze musimy poczekać. Chrzanów, czyli strefa, w której tu właśnie widzimy początek. Początek wyjść będzie dokładnie przy ulicy naszej tutaj Sochaczewskiej, jak widzimy, i będzie się dalej tutaj ciągnąć pod naszą ulicą. I zaraz wam powiem, w tym miejscu, za tym blokiem, w tej szczelinie pomiędzy tutaj po prawej stronie, szczelinie pomiędzy blokami, będą się znajdować kolejne wyjścia z tej stacji metra. Ona będzie się znajdować całkowicie pod ulicą, nie pod tą działką, którą widzimy jeszcze po tutaj lewośrodkowym części ekranu. Tu nie będzie naszej stacji, ona będzie tylko i wyłącznie pod ulicą. Czyli wąsko, ale sądzę, że jak na zaciszu spokojnie się uda ją postawić. Natomiast wracając do tego, gdzie jesteśmy, czyli w Chrzanowie, to jest strefa Developer++. Tylko że, jak mówiliśmy w odcinku o linii M3,
Tam było to planowane, że będą nowe planowane stacje metra na Zegrzu i tym w sensie na Zegrzu. No na Wilanowie i Dolnym Okotowie, tak? Natomiast tutaj jest inna sytuacja. Tutaj ta stacja metra była planowana od, już nie pamiętam jakich, długich lat. I postanowili, że ona tutaj powstanie pewnie jakoś około 12 lub 15 lat temu, że na pewno w tym miejscu powstanie ta stacja metra. I wtedy, jak możecie domyśleć, telefony do Henka się rozdzwoniły. Halo Heniek, ty tam masz tam ziemię? Kupujemy. Będziemy tam budować nowe osiedla. I jak widzicie, tutaj to wygląda trochę jak miasteczko Wilanów. Pozamykane osiedla. Czy nie aż tak pozamykane bardzo, no ale widzimy mniej więcej jak to wygląda. Tutaj domki, które widzicie teraz pod nami, to jest faktyczna, jeszcze kiedy to nie było w Warszawie, wieś Szanów. To są jedne z pozostałości tych małych domków, które tutaj faktycznie w tym miejscu były. I co ciekawe, jako fragment historyczny mogę powiedzieć, że Chrzanów jako wieś była, istniała na mapach przed pierwszą wojną światową. A przynajmniej na pewno przed pierwszą, przed drugą wojną światową. Czy przed pierwszą, to wam nie powiem, czy na pewno, ale przed drugą wojną światową na pewno ta wieś istniała. Więc jest dosyć dużo takich ciekawostek, które tutaj można wyciągnąć z tych miejsc. Więc według mnie, mijając to, że wieś Chrzanów już zbytnio nie istnieje, no bo wszystkie domki deweloperzy wykupują, żeby postawić wielkie osiedla i tak dalej, ale sądzę, że tutaj to będzie w przyszłości. Swoją drogą w tym miejscu, w tym nie, dokładnie w tym miejscu, w którym teraz będziemy, ale za chwilę wam powiem, że jest miejsce, gdzie nasza stacja, a właściwie tunele metra, będą w odległości od granicy Warszawy, w tym miejscu tutaj będzie gmina Stare Babice, około, to nie będzie nawet 100 metrów, to będzie około 50-70 metrów, bo w takiej odległości się znajdują. Tak, może to was zdziwić, ale nie do tej, do tej autostrady, czyli do zachodniej obwodnicy Warszawy, nie ciągnie się Warszawa. Warszawa się kończy kawałek wcześniej i jest tam obwodnica. No i tutaj już się kręcimy. Jakby ktoś się zastanawiał, na jakich zasadach ja zabiłem tutaj ten lot, czyli legalnie, ulicznie i tak dalej. Wszystko było zrobione poprawnie. Ja cały czas za donem się przemieszczałem. To nie był super lot poza zasięgiem wzroku, jak część może się z was domyślać, tylko ja cały czas faktycznie za donem się przemieszczałem, więc tutaj nie było sytuacji i też jest parę cięć. Wy tej większości cięć nie widzicie faktycznie, bo starałem się ładnie je posklejać. Najgorzej mi chyba wyszło przy rondzie, no ale tak czy siak. To jest parę klipów wideo, więc to wygląda jak jeden piękny przelot. Niestety, zgodnie z prawem i innymi rzeczami, nie dałoby się czegoś takiego zrobić, niestety, bez jednego przelotu. No i teraz, jak widzicie tutaj bloki po lewej stronie, które się łączą z naszą ulicą, nad którą lecimy, to jest Warszawa. Bloki od drugiej strony, to już jest gmina Stare Babice. No i odkręcamy. W tym miejscu nasz tunel metra, a właściwie trochę wcześniej, będzie skręcać i jeszcze trochę wcześniej minęliśmy jedną z wentylatorni VZ2. Ona będzie się znajdować wśród tych bloków pod tą jedną właśnie z tych ulic, którą jechaliśmy. Co ciekawe, do obsługi tych wszystkich bloków aktualnie jeździ jeden autobus, który się do nich pojawił jakiś miesiąc, w sensie jakieś pół roku temu on pojawił się, 249, jeśli dobrze pamiętam. I on jedzie w pętli od osiedla Gutrzewska do osiedla Gutrzewska, czyli takie kółeczko. I to jest jeden z tych krótkich autobusów, więc dużo osób to nie pomieści, a mieszkańców tutaj tych blokowisk sądzę, że jest naprawdę ogromna ilość i oni po prostu czekają na tą stację metra, bo oni się tam budowali z założenia, że wybudujemy kiedyś w końcu tę stację metra i dlatego oni tam są. Jak to powstanie, to będzie nieźle. I od razu, jeżeli się zastanawiacie, jakby tutaj jeździła linia autobusowa za metro, to stacji Karolin do Chrzanowa jest problem, dopóki nie wybudują tej nowej ulicy, pomiędzy nimi bezpośredniej. Natomiast dalej to już właściwie jest dosyć prosta trasa. Jest większość tutaj, środek ulic pokrywa się z tunelem, z naciskiem na większość. No i tak, nasza stacja. Lecieliśmy do stacji C03 Lazurowa. Ona nie będzie się znajdować pod, tutaj jak widzimy, stacją benzynową. Ja trochę tutaj przekręciłem się. Ona będzie przed tą stacją BTS, telekomunikacyjną, którą widzimy teraz po prawym rogu ekranu. Będzie się znajdować w głównej części pod węzłem autobusowym, a właściwie pętlą osiedla Gruczewska. I będzie się ciągnąć cała stacja do Lazurowej. I co ważne, ta stacja będzie bardzo przypominać węzeł komunikacyjny, a właściwie ogólnie orientację stacji, jak Wilanowska, ponieważ będzie przekoszona względem wszystkich ulic, które będą obok, ponieważ będzie wykręcać właśnie już do Chrzanowa ta stacja,
ale wszystkie wyjścia będą oczywiście normalnie poukładane. Będzie to dosyć ciekawa stacja. Jak ją wybudują i jak ją zacznę budować, to będzie ciekawe. Oczywiście nie będzie zamknięta ulica Lazurowa podczas budowy, nie będzie etapu, w którym faktycznie ulica Lazurowa zostałaby na jakikolwiek moment zamknięta, a rondo tutaj Lazurowej z Gruczewską nie ma żadnych problemów. Pętla tramwajowa nie jest w ogóle jakkolwiek połączona z naszą stacją Lazurową, więc ona i po uruchomieniu stacji C04 Bemowo, która jest aktualnie już w budowie, do której za chwilę właśnie dolecimy, jest i już będzie ta pętla tramwajowa otwarta w 100%. Oczywiście jedno wejście tam jest planowane pod stacją, pod pętlą tramwajową, ale czy ono faktycznie powstanie na koniec końców, to nie wiadomo. I jest też planowany wielki węzeł parku Jedź z przystankami tramwajowymi, autobusowymi, ładnymi przejściami i tak dalej, przy właśnie metro tutaj Lazurowa. Ale jak zawsze, pieniądze są potrzebne, żeby to się pojawiło, więc nie jestem przekonany na 100%, że to powstanie. No i tak, lecimy aktualnie obok starego Tesco, tu było Tesco Extra ze stacją benzynową i innymi bajerami. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział, Tesco tutaj nie ma. Jak widzicie tutaj na ten wielki szyld, na którym jest Jysk, Tesco było na górze i Tesco już nie ma, bo Tesco upadło, większość ich filii takich tych wielkowymiarowych, z tego co kojarzę, to prawie wszystkie już zostały zamknięte, małe Tesco podobno istnieje teraz. Chociaż ja szczerze powiedziawszy tych mało Tesco jeszcze nie widziałem, ale to się, małych Tesco chodzi mi o to, że wielkości jak Biedronka, ewentualnie nawet jak Żabka. Także ciekawe. Media Marki i wszystkie inne sklepy w tej galerii handlowej na przykład pozostały. No i dolatujemy do komody demontażowej C04. Z tej komody demontażowej będą wyjmowane w przyszłości tarcze, które od Karolin wydrążą ostatni odcinek tunelów metra na drugiej linii metra. Ale zanim do tego dojdzie, musi powstać całe tu wszystkie stacje. No i jak widzimy, właśnie lecimy nad torami odstawczymi, na której będzie ciekawych parę rzeczy, ale o tym będę mówić więcej w Zapraszamy do Metra już za miesiąc. Natomiast jak widzimy, ogólnie praca na tym odcinku, bo tu już w końcu jest jakaś praca, którą widać gołym okiem, jest całkiem niezła. Większość stacji jest już zasypywana i jej nie widzimy. Na poziomie minus 1, minus 2 prace murarskie, na minus 1 z tego co słyszałem nawet jest już kładzona posadzka, więc to jest ciekawe, a na minus 2 pod peronie aktualnie prace tam murarskie, też jakieś inne i już trochę tam jest przygotowanie do wykończeń, elektryfikacji i tak dalej, różnych barierów w tunelach. No i co ważne możemy zobaczyć, to ładny widok na Warszawę, Ratusz Bemowo. Punkt po informacji widzimy teraz po prawej stronie, pod moim już tutaj znakiem. No i rondo. Rondo niestety nie będzie długo, bo za miesiąc prawdopodobnie ronda już nie będzie. Widzimy dokładnie teraz tutaj, gdzie będzie już w przyszłości torowisko, to skrzyżowanie. Tramwaje już niedługo wrócą tutaj na swoje stare tory, co dobrze bym powiedział. Bo tramwaje tutaj z tymi piskami, zakrętami nie są najlepsze, chociaż szczerze powiedziawszy z tego co słyszałem, rondo o wiele bardziej mieszkańcom się tutaj podoba. No nie wiem, ja nie mieszkam tutaj, więc nie wypowiem się na ten temat. Tak czy siak rondo w najbliższych dwóch miesiącach już stąd zniknie. To jest też dosyć długi proces będzie przygotowania tego wszystkiego, bo to już będzie ostateczny koncepcja, wygląd i tak dalej. No i tak, lecimy dalej nad ulicą tutaj Gruczewską. Widzieliśmy już wyjścia nad całym rondem, w sensie tam dosyć dużo było tych daszków. Tu jest jedna winda, jak widzimy jest aktualnie na środku ulicy, pomiędzy buspasem a główną częścią ulicy Gruczewskiej i w tym miejscu tutaj na końcu też będzie parę wyjść i oczywiście też będą windy. Wind na tej stacji będzie naprawdę porównywalnie jak na rondzie ONZ. Czyli w każdą stronę świata przy każdym wyjściu właściwie będzie winda. To na duży plus bym powiedział. Jeżeli w których miejscach faktycznie dron się zatrzymuje, jak na przykład teraz, to dlatego, że musiałem dogonić drona, bo większość podróży, taka ciekawostka, dron pokonuje z prędkością 20 km na godzinę. Dlatego się wydaje, że lecimy bardzo wolno i odcinek trwa 20 minut ponad. Ale ze względu na to bezpieczeństwa i innych rzeczy, że musiałem podążać za dronem, jest to jedyny sposób, jaki faktycznie dało się to zrobić z bezpieczeństwem, powiedzmy, jakimś, tak? Jest to i tak dosyć ryzykowna operacja. Dolatujemy do kolejnego ciekawego obiektu, czyli do wentylatorni. Ta wentylatornia to jest, jeśli się nie mylę, czekajcie, V04.
Tak mi się wydaje. Jeśli się mylę, to jest VZ 5, ale raczej sądzę, że to jest VZ 4. Jak widzimy, tak dokładnie nasz tutaj się to składa. Jest tutaj duży dźwig, z tu będzie właśnie wentylatornia, czyli awaryjne nawietrzanie stacji metra, w sensie tunelów metra i inne rzeczy, które mogą być tutaj dosyć ważnymi elementami przy ewakuacjach, no i ogólnie przy napowietrzaniu. Przecież musimy mieć tam tlen, powietrze i tak dalej. Nie może być tak, że zabraknie tlenu i powietrza dla człowieka jadąc w naszym pociągu. Dlatego te wentylatornie za to odpowiedziałem. Odpowiadają. Tak oczywiście w bardzo dużym skrócie, to o wiele jest większe i bardziej zaawansowane. No ale nie będę wam teraz tutaj robić do całego wykładu o tym, jak działają wentylatornie szlakowe. Minęliśmy ją, ona już niedługo pewnie będzie zamykana, te wszystkie otwory, jak tam większość właśnie wentylatorni części będzie powkładanych, ale ulica Gurczewska do swojej pierwszej i właściwej klasy, jak wyglądała, wróci, no raczej za rok, jak nie więcej, niestety. Tu widzimy, jest też taki ciekawy element, właśnie jak tu widzimy, po prawej stronie, że jest wycięcie i jest jakaś tam górka, płot, pustelny, to też jest metro, to jest tutaj wzmocnienie gruntu, tam był dosyć duży nasyp ziemi w pewnym momencie, aby w tym miejscu jest łącznik tunelowy i po prostu, aby bezpieczeństwo było wzmocnione, bo ten wiadukt tutaj jest i inne rzeczy, żeby ziemia była bardziej zbita, w tym miejscu będzie zrobiony, albo już został zrobiony, pewnie już został zrobiony łącznik pomiędzy tunelem A i tunelem B, w sensie tunelem pierwszym i tunelem drugim. Nie powiem wam, który jest pierwszy, który jest drugi, tutaj bardziej chodzi o tor pierwszy i tor drugi. Na logikę to było zawsze, że tor pierwszy jest w kierunku stacji techniczno-podstawowej, czyli Karolin, czyli byśmy mieli, że 1-2, zgodnie z ekranem jak widzimy, że pierwszy tor to byłby dla nas teraz po lewej, drugi tor to byłby po prawej, ale nie powiem wam, czy tak na pewno jest, bo nie wiem, po prostu nie będę... W teorii, jak ktoś z was wie, niech napisze w komentarzu. Ja może się też dowiem bardziej. No i dolatujemy do kolejnej stacji, czyli do stacji CZ5. No i tutaj zawsze sobie język łamie, ale Urlychów, jeśli dobrze pamiętam. Ja nie wymawiam R, jeśli ktoś się zastanawia. No i co widzimy? Stacja jest dosyć łagodnych podrozmiarów, jeżeli chodzi o wyjścia po tej stronie. Po zachodniej stronie jest naprawdę... w teorii są tutaj tylko dwa wejścia, ale... Sądzę, że w przyszłości, jak deweloperzy się rzucą na pobliskie rejony, to będzie o wiele więcej osób tutaj korzystać z tych wyjść. Ulica Gruczewska w teorii tylko dla autobusów, ale jest też dla dojazd dla mieszkańców, dojazd do galerii został pozostawiony i tu widzieliśmy przed chwilą wyjścia do galerii handlowej. Też powstają. Tu jest w ogóle ciekawe, by oście to będzie do tej galerii. Taki będzie dosyć długi łącznik od wschodniej strony stacji. I od wschodniej strony stacji będzie chyba, jeśli dobrze pamiętam, 4 wyjścia, czyli dosyć nieźle. A od strony północnej, czyli do galerii handlowej, będą 2 wyjścia i 1 winda. Wind naprawdę będzie dużo na tym odcinku i w teorii stacje nowe budowane, czyli łącznie przejdziemy nad 5, 2 w budowie, już to tyle. Nie będzie więcej. Wentylatornie kolejne nie mamy, kolejne to jest komora demontażowa, na której tarcze były wyjmowane. Jeśli chcecie zobaczyć właśnie, jak tarcze były mamane, to link do tego jest w opisie. Ale tak już wracając do tego, co my tu faktycznie widzimy, to widzimy tutaj nasz park Urlychów. No i oczywiście Wola Park, to tutaj widać flagi i te inne bajery. Ulica Gruczewska, która została podzielona na dwie części. No jest to co najmniej ciekawy wygląd. No i Buspas, właściwie ulica Gruczewska będąca głównie Buspasem. To jest jeden z... No ja bym powiedział, że Gruczewski to my od paru lat już nie mamy. Dobrych paru lat. Ale nie będziemy mówić dużo, bo mamy przecież jeszcze komorę demontażową. Tutaj dużo nie zobaczymy z tej komory demontażowej. Widzimy, że już nie ma żadnych tarcz. Jest aktualnie brak pracy, bo ja byłem dosyć późno też, więc tutaj już nie było żadnych robotników, ale tylko ochroniarza zobaczyłem. Jak trochę latałem, to faktycznie tak na niego patrzę trochę, kim ja jestem. Ale nie było żadnych problemów oczywiście. Natomiast nikogo nie znalazłem, też na tym placu budowy. Nawet patrzyłem do tunelów i tak dalej. No tutaj odkąd tarcz nie ma, to była najważniejsza rzecz, jaka się działa. No i tu już widzimy wywieczniki od torów odstawczych na stacji księcia Tomasza. No i jak widzimy, od tego rejonu, czyli od tego skrzyżowania, a właściwie od komory demontażowej, ta nasza stacja księcia Tomasza się ciągnie. Ona jest bardzo długa. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja mówię cały czas księcia Tomasza, nie księcia Janusza, to proszę bardzo, tutaj macie taki krótki klip.
My jutro otwieramy wolski odcinek linii metra, trzy stacje Płocka, Młynów i Księcia Tomasza. No a wracając do meritum, no to tak, stacja jest ogólnie długa, ale wszystkie stacje, na których są tory odstawcze, są naprawdę długie. Niestety nie miałem okazji zobaczyć, jak wyglądała w budowie stacja Księcia Tomasza z torami odstawczymi, bo tam chętnie bym zobaczył. No wiecie, część stacyjna, z której normalnie codziennie korzystamy, to jest normalne, bo codziennie z niej korzystamy, to wiem, jak wygląda. Ale pójść podczas budowy do miejsc, których faktycznie w przyszłości nie będziemy mieli dostępu, no to według mnie jest poziom wyżej. I kiedyś na pewno bym to zrobił, nawet może z kamerą, jak mi pozwolą, żeby wam to pokazać. Na razie to byłoby tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że taki pierwszy, a właściwie drugi już odcinek z Loty nad Metrem, nazwa cały czas do dopracowania, wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. No i cóż, już nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zniżamy lot i idziemy do metra. No ja oczywiście pojechałem dalej na kółku, ale wiadomo. Cześć!